No okej, okay. Witam Was wszystkich i niech moc będzie z nami, tak jak obiecałem. W dzisiejszym uznam, że opowiem coś, czego na co dzień pewnie się nie dowiecie. Nie dowiecie się dlatego, że być może dziennikarze, nie tylko ci lokalni, ale także ci ogólnopolscy, żyją newsem tylko parę godzin, a później już się nie interesują, co tak naprawdę ze sprawą się dzieje. A więc wracamy do sprawy zmarłego i chorego marynarza, którzy, jak się na końcu okazało, byli, czy żyjący nadal jest chory na malarię, a zmarły był chory na malarię i jego stan zdrowia, który doprowadził do śmierci, okazał być się przewlekłym stanem chorobowym malarii. Ale zacznijmy może od tego. Służby, które są odpowiedzialne za to, aby wszelkie sytuacje związane na przykład z choćby z zamachem bombowym, pożarem, ochroną mienia, ochroną życia, te służby, które są, że tak nazwijmy je, do naszej dyspozycji w tym momencie, myślę, że w tym wypadku nie zdały egzaminu. O co idzie? No więc zacznijmy od tego może, że uświadommy sobie, jaka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że jeżeli straż pożarna dostanie telefon, że gdzieś się pali, to nie sprawdza z najwyższego punktu wieży w mieście, czy się coś pali, tylko po prostu jedzie i na miejscu stwierdza, czy sytuacja taka ma miejsce, czy pożar jest groźny, czy jest to wręcz fałszywy alarm. Podobnie jest z służbami, które są skierowane tam, kiedy jest fałszywy alarm o zamachu bombowym. Takie służby przyjeżdżają, zamykają kwartał miasta, być może zamykają jakiś dom, ewakuują ludzi i wtedy szukają ewentualnego ładunku wybuchowego, który to jakiś tam terrorysta podłożył. Tak samo służby powinny zadziałać w wypadku nieznanej choroby. Wpierw zatrzymuje się wszystkich, którzy mieli kontakt ze zmarłym, a później się wyjaśnia. Dziś już wiemy, że rzeczywiście była to niegroźna choroba, bo malaria nie jest chorobą szczególnie groźną dla nas, jeżeli jest leczona. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że nie wszystko tu przebiegło tak, jak powinno. Z pierwszej ręki wiem, jak to wyglądało. Po prostu wyobraźcie sobie, że osoba, która miała kontakt ze zmarłym, który nie miał jeszcze zdiagnozowanej malarii, a którego zawieziono do szpitala, przez nikogo, dosłownie, przez nikogo niepokojony, poszedł do domu, do rodziny. Tam znaleźli go dziennikarze, dzwonili do niego, pytali się, co tak naprawdę się wydarzyło. Człowiek ten zupełnie nie miał świadomości, wyobraźcie sobie, zupełnie nie miał świadomości, że osoba, z którą miał kontakt, okazała być się chorym. On myślał, że zmarły, który później zmarł, oczywiście się okazało, że później ten człowiek zmarł, ale plujący krwią i mający krwotok wewnętrzny, osoba ta myślała, że ten człowiek po prostu spadł z jakiejś wysokości. Nie miała świadomości, że jest to jakakolwiek choroba. Osoba ta była bardzo zaskoczona, kiedy dziennikarze zapytali jej, czy w ogóle ktoś ją w szpitalu wylegitymował, żeby ewentualnie później zidentyfikować osoby, które miały kontakt ze zmarłym. Na drodze między powiedzmy portem a szpitalem dość dużo osób
dużo, no parę osób miało kontakt ze zmarłym. No i teraz sytuacja jest taka, że jeżeli lekarze od razu zdiagnozowali, że powiedzmy jest to malaria i chodziło tylko o to, aby się po śmierci upewnić w laboratorium w Szczecinie, mieć, jak to się mówi, tą pewność, no to służby od razu powinny zorganizować konferencję prasową, zebrać dziennikarzy, powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie prawdopodobnie malaria, nie jest to nic groźnego, uspokoić w ten sposób społeczeństwo. Jeżeli zaś lekarze nie wiedzieli, z czym mieli do czynienia, no to stety czy niestety należało przyjąć rzecz najgorszą, czyli taką, która mówi, że być może jest to wirus śmiertelny i zagraża nie tylko naszemu miastu, ale on może się wydostać szybciutko gdziekolwiek. Przecież w pobliżu jest lotnisko, są dworce kolejowe, więc trzeba było wstrząć akcję. Niestety nie zrobiono ani jednego, ani drugiego. To znaczy, żadnej akcji nie wszczęto. Być może służby miały świadomość, że jest to, są to powikłania po malarii, pacjent z tego powodu zmarł i tak jak powiedziałem, sekcja była tylko po to, aby się upewnić. Aczkolwiek wtedy trzeba również zareagować konferencją prasową i ogłosić jak najszybciej, że nic złego się nie wydarzyło. Niestety dopiero wczoraj potwierdzono, że już oficjalnie, że pacjent zmarł właśnie na powikłania malarii. Aczkolwiek od niedzieli do środy z tą sprawą nic nie robiono. Niestety uważam, że gdyby coś się rzeczywiście stało, to możemy mieć problem, jeżeli służby odpowiedzialne za takie sprawy będą działały, jak zadziałały w Świnoujściu. Czy ta sytuacja mogła się, coś dziwnego stało się tu, że tu te służby tak działają? Nie, niestety, ja mam podejrzenie, że gdziekolwiek w Polsce by się to nie wydarzyło, ta sytuacja podobnie by wyglądała. Każdy z nas może sobie zobaczyć, jak działają służby w Afryce, gdzie rzeczywiście mają do czynienia z gorączką krwotoczną, powiedzmy wirusem Zika, gdzie osoby tam są narażone. My się śmiejemy, że Afryka, 10 lat za Murzynami. Proszę Państwa, tam chaos, który wdarł się u nas, byłby niemożliwy. Służby działają bardzo szybko. Niestety, my chyba musimy się tego dopiero nauczyć. Więc może dobrze by było, gdyby przeanalizowano ten przykład i stwierdzono, co zrobiono źle i jednak te procedury próbowano wdrażać już zupełnie prawidłowo. Dobra, dzięki. Na dziś Wam dziękuję. Ho, ho, ho. Trzymajcie się przez weekendzik. Niech moc będzie z Wami.